Oczywiście. Odliczamy każde odbicie, pomagamy swoim faworytom. O, i teraz przeciągnę na szatce Bartek Karczewski. I pierwszy punkt dla drużyny Czumka. No to ja mam do was pytanie o to, kto wygra ten mecz. Jedna drużyna nazywa się Czumek, druga nazywa się Archi. Ja pytam, wy odpowiadacie. Kto wygra mecz? O, chyba ktoś ma więcej panów, ale macie jeszcze chwilę do namysłu. Kto wygra mecz? O, Archi, widać, liczba panów ci przyrosła. Od razu punkt na koncie drużyny Artura Ratajczaka. I zagrywa Damian Szulc. Oj, tutaj wyszedł brak zgrania, punkt numer 2 dla ekipy Czumka. Przypominam, dla tego 15 punktów tylko, tak więc tutaj każdy błąd liczy się mocno. Uściwa zagrywka, proszę, przechodząca na drugą stronę. Tutaj Ania popatrzyła z piłką prosto na skrzydło, znakomicie do babka Tomek dogrywa pod siatkę. Rozegranie na skrzydło do Wojtka Grzyba, ten plasuje, ale radzą sobie z tym zawodnicy Czurka. Widać tutaj z poświęceniem grają, tak jak ich trener na co dzień, libero, jeden z drużyny Lotosu Tepla. Widać, że trener Czmikiewicz nie cieszy się jakimś wielkim respektem wśród sędziów. I szybko zaczyna mecz żółtą kartką sędzia Andrea Anastazji. I jeszcze chyba jedną kartkę mam za Radżu. O, walka, a tutaj rozegrali to łapie na 3, ale trzeci punkt dla drużyny po naszej lewej stronie.